Czerniak nie zawsze jest czarny. Czerniak jest różnokolorowy, jest od fioletowego poprzez bardzo blady, poprzez brązowy do czarnego właśnie. W związku z tym ten zakres kolorów i przez czerwonawy, zakres kolorów jest dość duży i ta różnorodność kolorów jest charakterystyczna dla czerniaka. Ale generalnie pamiętajmy o jednym, że jeżeli zgłosimy się do lekarza i lekarz uzna, że zmiana jest podejrzana, usunie ją i wykryjemy wczesnego czerniaka, to mamy prawie 100% szans na wyleczenie. To jest jeden z najprostszych nowotworów do wyleczenia i do wykrycia. W związku z tym korzystajmy z tego, że coś znajduje się na skórze i nie potrzeba bardzo specjalistycznych badań do tego, żeby go wykryć. Ta zmiana jest w pełni symetryczna, ma równe brzegi, ma jednolity kolor, nie ma żadnych zmian podejrzanych, ma, jak mierzy tutaj miarką, ma 2,5 mm. W związku z tym nie jest zmianą podejrzaną i generalnie nie wymaga w tej chwili żadnych działań. Podejrzenia powinny wzbudzić zmiany, które się zmieniają, powiększają się, są uwypuklone, poszerzają się na brzegi, a przede wszystkim są nierówne i nieregularne.